sam obiecał, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, ja jestem pośród nich. W liturgii Kościoła Chrystus oznacza i urzeczywistnia przede wszystkim swoje misterium paschalne. Misterium paschalne zapowiadane było w całym nauczaniu ziemskim Jezusa i uprzedzane przez Jego czyny. Godzina Jezusa, Jego męka, śmierć, zmartwychwstanie to jedyne i wyjątkowe wydarzenie w historii. Jest to wydarzenie rzeczywiste, a Jego wyjątkowość polega na tym, że w przeciwieństwie do innych wydarzeń historycznych, występujących jedynie raz, wydarzeń przemijających, to wydarzenie, misterium paschalne, nie pozostaje jedynie w przeszłości. Przez swoją śmierć Chrystus zniweczył śmierć naszą. To, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej. Przekracza wszelkie czasy. I jest w nich stale obecne wydanie krzyża i zmartwychwstania trwa. I pociąga wszystko ku życiu. Chrystus zmartwychwstały, udzielając apostołom Ducha Świętego, powierza im swoją władzę uświęcania. Oni stają się sakramentalnymi znakami Chrystusa. Apostołowie mocą Ducha Świętego powierzają tę władzę swoim następcom. Ta mająca charakter sakramentalny sukcesja apostolska tworzy strukturę całego liturgicznego życia Kościoła. I trzeci element, drodzy Państwo, liturgia jest jednocześnie dziełem Ducha Świętego. Pragnienie Ducha Świętego jest, abyśmy żyli życiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Jeśli spotka On w nas odpowiedź wiary, urzeczywistnia się prawdziwe współdziałanie. Przez nie liturgia staje się wspólnym dziełem Ducha Świętego i Kościoła. Duch Święty najpierw, tak jak w innych czasach ekonomii, zbawienia, przygotowuje nasze serca na spotkanie z naszym Panem. Duch Święty przypomina i ukazuje Chrystusa w wierze zgromadzenia. Duch Święty także uobecnia i aktualizuje misterium Chrystusa swoją przekształcającą mocą. I wreszcie jako duch komunii jednoczy Kościół z życiem i posłaniem Chrystusa. Duch Święty, przygotowując na przyjęcie Chrystusa, wypełnia w ekonomii sakramentalnej figury Starego Testamentu. Liturgia Kościoła zachowała jako swoją integralną i niezastąpioną część niektóre elementy kultu Starego Przymierza, czytanie Starego Testamentu, psalmy, pamięć o wydarzeniach zbawczych. Kościół odczytuje wielkie wydarzenia zbawcze Starego Testamentu jako swoje dzisiaj. Wydarzenia zbawcze ze Starego Testamentu są figurami wydarzeń paschalnych z Nowego Testamentu. Na przykład potop i Arka Noego oraz obłok i przejście przez Morze Czerwone są figurami zbawienia przez chrzest. Woda wyprowadzona ze skały jest figurą duchowych darów Chrystusa. A manna na pustyni stanowi zapowiedź Eucharystii, prawdziwy chleb z nieba. Figury ze Starego Testamentu odczytywane w duchu prawdy stają się w Chrystusie odsłonięte. Duch Święty nazwany jest w katechizmie żywą pamięcią Kościoła. On udziela czytającym i słuchającym duchowego rozumienia Słowa Bożego. On sam przypomina naszym sercom, co uczynił dla Chrystusa. On przez słowa, czynności i znaki, które stanowią osnowę celebracji, kształtuje żywy związek wiernych i szafarzy z Chrystusem, by mogli włączyć w swoje życie sens tego, co słyszą, co kontemplują i wypełniają w celebracji.
Drodzy Państwo, mocą Ducha Świętego liturgia chrześcijańska nie tylko przypomina wydarzenia, które dokonały naszego zbawienia, ale je aktualizuje i uobecnia. Mówi się, że misterium Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane. Powtarzane są poszczególne celebracje, ale w każdej z nich następuje wylanie Ducha Świętego, który to misterium aktualizuje. Czyni obecnym tutaj, teraz, dla nas i w nas. W każdej czynności liturgii celem Ducha Świętego jest doprowadzenie nas do komunii z Chrystusem. Owocem Ducha Świętego w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i komunia braterska. Teraz jeszcze te słowa z drugiego listu do Koryntian. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym powinny zawsze pozostawać z nami i przynosić owoce także poza celebracją eucharystyczną. W jaki sposób te wszystkie prawdy, które zaledwie tutaj dotknęliśmy, można uczynić własnymi i w jaki sposób uczyć się nimi żyć? Odpowiedzią mogą być słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w Poznaniu 3 czerwca 1997 roku. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie i rozważajcie Słowo Boże, umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii. Zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych, których wiele jest w naszym kraju. Koniec cytatu. Władco, Panie Wszechmogący Królu, głosimy śmierć Twego jednorodzonego Syna, Pana i Boga, i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa i wyznajemy Jego błogosławione zmartwychwstanie po trzech dniach i wstąpienie do nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca i oczekujemy Jego powtórnego, straszliwego, budzącego grozę przyjścia, kiedy przyjdzie sądzić sprawiedliwie żywych i umarłych i oddać każdemu według Jego uczynków. Miej miłosierdzie nad nami, Panie nasz Boże. To modlitwa, anamneza z tak zwanej liturgii Ewangelisty Marka z końca VI wieku z Egiptu. W Państwa domach gości Radio Maryja, przed nami porady ekolo.
dzisiejszą audycję porady ekologa. Bardzo gorąco witam naszego gościa, pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie kierowniku. Szczęść Boże, witam, dzień dobry. Temat naszej dzisiejszej audycji: Polska Czerwona Księga Zwierząt. I rozpoczynamy od tego zasadniczego pytania, po co ta księga została stworzona, co w tej księdze się znajduje. Te Czerwone Księgi to jest odpowiedź świata nauki na sytuację gatunków zagrożonych, ginących, także tych, które już wyginęły. Jest to taki rejestr diagnostyczne zagrożonego życia. Nie jest to formuła stosowana już od wielu dziesiątków lat, także przez wiele innych krajów. Są czerwone księgi, między innymi tutaj byłego Związku Radzieckiego, obecnie Rosji, poszczególnych krajów, naszych sąsiadów, między innymi Czech, jest czerwona księga Litwy. Niektóre kraje, jak na przykład Niemcy czy Austria, Szwajcaria, nie tworzyły księgi, ale tworzyły listy, które w miarę często na bieżąco były uzupełniane. U nas Polska Czerwona Księga Zwierząt powstała, pierwsze jej wydanie powstało w roku 1992 i było to takie dość przełomowe wydawnictwo ukazujące stan zagrożonej fauny naszego kraju. Potem drugie, bardzo mocno zmienione wydanie powstało w początkach obecnego stulecia, gdzie było podsumowanie danych do końca XX wieku. Jednocześnie równolegle też została stworzona Polska Czerwona Księga Roślin, ponieważ świat roślin również jest zagrożony. Tu botanicy poszli jeszcze dalej, bo już mają trzy wydania. Ostatnia Polska Czerwona Księga Roślin to ogromne, grube dzieło, ale powstają też księgi i listy zagrożonego świata regionalne w poszczególnych regionach, między innymi Wielkopolski. Piękną czerwoną księgę zagrożonych roślin wydał region łódzki. Jak już wspomniałem, Czerwona Księga Zwierząt przedstawia cały świat zagrożonej fauny naszego kraju. Jak wiemy, fauna, świat przyrody nie jest czymś stałym. Do tego dochodzą różnego rodzaju zmiany, głównie powodowane bezpośrednio przez człowieka, ale nie tylko. To wszystko, co dzieje się z klimatem, również ma na to wielki wpływ, a także działania, aktywna ochrona, no i przede wszystkim postęp wiedzy polegający na coraz lepszym poznaniu stanu szeregu gatunków, sprawia, że o wielu gatunkach wiemy dużo więcej, śledzimy je dokładniej. No, są zmiany w kolejnych edycjach czerwonych ksiąg i czerwonej listy gatunków zwierząt zagrożonych w Polsce. To znaczy pewne gatunki ubywają, a inne pojawiają się w miejscu i jest również wiele gatunków, o których wciąż dalej wiemy bardzo niewiele. Panie kierowniku, jakie gatunki się tam znajdują? Mówi pan o tych gatunkach zagrożonych, więc może warto także nawiązać i przypomnieć słuchaczom albo podać informację dotyczącą, jakie gatunki zwierząt są zagrożone w Polsce, ale są także i takie gatunki, które już wyginęły i których po prostu nie ma. Tak, niestety z tymi ostatnimi to jest bardzo smutna historia, po prostu te, które już wyginęły. Może genetyka w przyszłości tu pomoże. Na razie pewnie tutaj za życia osób w średnim wieku, czy takich jak ja, już powyżej średniej, pewnie my tego nie dożyjemy, ale dzieci, wnuki, te dzieci, które chodzą obecnie do przedszkola, może będą świadkami odtworzenia części tych ginących gatunków. Takiej prace trwają. Jeśli chodzi o gatunki, które doginęły, z naszym krajem związane były dwa duże
taksony, czyli gatunki. Pierwszym z nich to jest tur, który najdłużej na świecie zachował się właśnie na ziemiach polskich. To najdłużej przetrwały one w Puszczy Aktorowskiej blisko Warszawy, a w przeszłości oczywiście występowały na rozległym obszarze od Hiszpanii po Kaukaz, a na naszych terenach w Polsce było ich naprawdę dużo, o czym świadczą znajdowane po dziś dzień fragmenty tych wielkich ssaków. Są to najczęściej murzczenie, czyli spory kostne, na których była właśnie właściwa pochwa rogowa, fragmenty czaszki, czasem jakiś szkielet. Najczęściej znajdowane są podczas prowadzonych prac melioracyjnych, wykopów, oczywiście żyjąc na bagnach, ginęły, topiły się również chodząc po trzęsawiskach i dziś są właśnie dowodem występowania, między innymi na Warmii i Mazurach. Takich szczątków w ostatnich latach zostało znaleziono sporo, ale Warmia i Mazury nie są tu jedynym takim wyjątkiem. Drugim gatunkiem, który wyginął, nie ma go już zupełnie, a który był związany również z naszym krajem, to jest dziki koń tarpan, który najdłużej właśnie przetrwał tu na terenach Ukrainy, wschodniej Polski, Litwy. Różnego rodzaju działania ratunkowe sprawiły, że powstała odmiana prymitywnego konia, nazywanego tarpanem. Koń polski typu tarpan, między innymi tu właśnie działania te zostały rozpoczęte jeszcze w okresie międzywojennym w Białowieży. Po wojnie ten ośrodek przeniósł się tu na Mazury. Nasze tarpany, że tak powiem, tak nazywane, nie są już prawdziwymi tarpanami, ponieważ mają domieszkę koni domowych, ale mają wiele cech, wygląd prawdziwych dzikich tarpanów. No i przynajmniej możemy podziwiać taką namiastkę. To są te dwa najważniejsze gatunki, których po prostu już nie ma i prawdopodobnie nigdy już nie będzie. Wyginęło jeszcze u nas kilka innych gatunków, które mają się jeszcze w miarę dobrze w innych częściach Europy. Niestety u nas już ich nie ma. Takie przykłady to między innymi drop, duży ptak, który zachował się do połowy lat 80. na pograniczu Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Mieszkaniec rozległych, wielkich, spokojnych pól. Niestety drobia już u nas nie ma, choć szczątkowa populacja zachowała się jeszcze u naszych sąsiadów niedaleko Berlina, gdzie ogromnym nakładem sił i środków próbuje się przedłużać jej przetrwanie. Zachowały się jeszcze na Ukrainie, drobie na Ukrainie, w części Rosji, Hiszpanii, no i spójrzcie, w Węgierskiej jeszcze jakieś resztki są Austrii. Z takich gatunków, które stosunkowo niedawno opuściły nasz kraj, to między innymi traczyk długodziobny, gatunek związany z jeziorami. W Polsce żyła troszkę oderwana populacja. On jest rozpowszechniony między innymi w Skandynawii. Najdłużej w Polsce zachował się na jeziorach kaszubskich, gdzie niestety prawdopodobnie główną przyczyną było zapylnictwo norki amerykańskiej. Moglibyśmy jeszcze wymieniać i zarówno zwierzęta kręgowe, jak i jesiodr zachodni, między innymi wielka ryba. Nie ma u nas prostoskrzydłego, bardzo ciekawego brodawnicy, której nie spotyka się już od ponad 50 lat, ale czasami zdarzają się też miłe chwile, gdy gatunek, którego już dawno u nas nie było, zostaje, odnosi się to zwłaszcza albo mocno zwiększa swą liczebność, w szczególności w ostatnich latach odnosi się to do zwierząt bezkręgowych, ale i wśród zwierząt kręgowych również mamy wiele takich przykładów. Jak my możemy się na co dzień przyczynić do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt? Mamy duże możliwości, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że czasami nawet
naszym domu, oczywiście tu nie myślę o mieszkaniach w bloku, ale w wiejskich domach, jeszcze nielicznie między nimi, tu i ówdzie występują bardzo ciekawe chrząszcze, pokątki złowieszczek. Jest to chrząszcz z rodziny czarnochowatej, który lubi stare domy z jakimiś piżarniami. Niestety nasze działania związane z podnoszeniem poziomu życia przyczyniły się do zaniku, silnego zaniku populacji tego chrząszcza i prawdopodobnie będzie jeszcze rzadszy, jeśli w ogóle u nas nie wyginie. Ale możemy się do tego przyczynić także w inny sposób. Wiele osób ma za swych współlokatorów różne gatunki, ciekawe gatunki nietoperzy. Bardzo często się ich w niezapewniony sposób boimy albo chcemy pozbyć. Warto zmienić troszkę nasze nastawienie, ale pomóc możemy także przebywając na łonie natury, w lesie, podczas spływu kajakowego. Niekoniecznie musimy podpływać do każdej grupy ptaków, którą widzimy gdzieś na Wieprze czy na Krutyni. Niekoniecznie musimy wbijać się jachtem w trzcinowisko, w którym akurat gniazdują rzadkie gatunki czapy, takie jak na przykład bąk czy bączek. Jest wiele różnego rodzaju działań, które nie wymagają od nas jakiegoś wielkiego zaangażowania, a tylko pomyślunku i jakiejś takiej refleksji, że przecież nie jesteśmy sami, czy to w lesie, czy na jeziorach, czy gdzieś na stawach. Także możemy zrobić dużo, tylko wystarczy chcieć. Bardzo dziękuję za tę część wprowadzającą. Zapraszamy także, jak zawsze, naszych słuchaczy do współtworzenia dzisiejszej audycji Polska Czerwona Księga Zwierząt. Naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Państwu przypomnę numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Zapraszam do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Maryja, bardzo proszę, halo? Halo? Prosimy bardzo. I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Maria z Olsztyna. Bardzo mi miło, że mogłam się w końcu dodzwonić. I właśnie mam taką sprawę. Ja mieszkam tu niedaleko Muzeum Przyrody. I chcę powiedzieć właśnie, że w naszym Olsztynie tylko
jest jeden taki obiekt, bardzo zaniedbany i po prostu budynek prawie walący się, przepiękny pałacyk. No i wokół jest lasek, który służy właściwie jako śmietnik. Tak mi przykro, bo znajomi przyjeżdżają i chcą tutaj przyjść na spacer. My nie możemy. Tam wielkie psy latają po prostu bez smyczy, bez kagańca. Ptaków już prawie tam nie ma. No jeden wielki śmietnik. Czy coś by się dało z tym zrobić, Pani Marianie? Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, Pani Marianie. My mamy też oczywiście ogromny problem. Park jest własnością miasta. Nasza jest to ta część między budynkami. Jeśli chodzi o obiekt, to oczywiście ubolewamy, ponieważ szukamy już od dłuższego czasu środków. Niestety nie mamy na to żadnego wpływu. Jesteśmy instytucją Urzędu Marszałkowskiego. Po prostu na razie musimy ciągle czekać. Jeśli chodzi o park, oczywiście park jest własnością miasta. Niestety jest to park ogólnie dostępny w ciągu całego dnia. Jest to dla nas również ogromny problem, ponieważ z tego tytułu są duże problemy z utrzymaniem nie tylko porządku, ale także przede wszystkim ochrony naszych obiektów. Jeśli chodzi o ptaki, no nie jest może aż tak źle. W parku jest bardzo dużo ptaków. Przybywa nawet coraz więcej, zimą sporo różnych szponiastych zaczyna się zatrzymywać, ale oczywiście naszym marzeniem byłoby, by park mógł zostać ogrodzony, tak jak w porządnych dużych miastach, zamknięty i wówczas można byłoby w nim inwestować bez żalu, że zostanie to w ciągu najbliższych dwóch nocy zdewastowane. No taka jest polska rzeczywistość. Myślę, że tutaj nie jesteśmy z wyjątkiem. Mamy piękne eksponaty, jeśli chodzi o Muzeum Przyrody. Jeśli chodzi o tak zwane taksidermy, czy zdecydowane zwierzęta, są na bardzo wysokim poziomie. Ta sztuka niestety w Polsce już miała swoją świetność, choć ostatnio się odradza z wielu utalentowanych, bardzo zdolnych preparatorów. Natomiast no, jesteśmy tu uzależnieni od funduszy zewnętrznych i potrzeby są wielkie, a problemy czy potrzeby Muzeum Przyrody akurat nie są aż tak doceniane, jak to nie powinny być. Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Halo, Jan Zubelszczyzny, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy Panie. Ja chciałbym się podzielić taką uwagą. Chodzi mi o... To jest taka krytyczna uwaga pod adresem myśliwych. Oczywiście nie chcę tutaj uogólniać. No mieszkam blisko lasu. Przez wiele lat był tu jeden myśliwy, który budował karmiki, dokarmiał te zwierzęta. I te zwierzęta tutaj były widoczne, prawda? Zające, sarny, też bażanty. W tej chwili tutaj mamy kilku myśliwych. No i z tego, co obserwuję, to są po prostu takie polowania polegające na tym, że myśliwy, prawda, bierze kolegę bądź sam, dwie osoby na gonki, ubierają, różą te kaftany, no i tak jeżdżą po prostu. Przyjeżdżają, pokrzyczą, postrzelają, jadą w następne miejsce. Zdarza się, że druga grupa przyjeżdża w to samo miejsce, nieświadoma, że przed chwilą już byli poprzednicy. Uważam, że no to jest takie, to nie jest myśliwstwo dla mnie, to jest po prostu kłusownictwo zalegalizowane. To jest moja opinia. Uważam, że warto by było zastanowić się, komu dajemy tę broń, co on z tą bronią robi. Ja przez wiele lat tutaj mogliśmy widzieć z rodziną, czy ja sam, zające biegały po polach. Teraz zając jest rzadkością, dlatego że ambicją każdego myśliwego jest ustrzelić takiego zająca dla siebie na święta, jeszcze dla rodziny. Poza tym widzę takie dziwne zjawiska, na przykład oglądam telewizję, gdzieś tam w jednym łowisku wypuszczają zające, w innym strzelają okolice tutaj Powiśla, więc ten zając jest absolutnie niepożądany, bo on tam podgryza te drzewka, chociażby jabłonie czy jakieś inne. Mamy coraz więcej tych myśliwych i coraz mniej zwierząt, prawda? To też należało, myślę, by przeanalizować. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, że nie chcę tutaj uogólniać, natomiast no tak się składa, że pracowałem z jednym myśliwym, te opowiadania, jak to się strzela, jedzie się, nie zgłasza się, wyjścia
w ogóle w łowisko, to się nazywają indywidualne wyjścia w łowisko, takie, to jest kłusownictwo, po prostu jeździ się gdzie, co tam się wygłoszy, ustrzelić na niedzielę, na święto. Nie ma przy okazji do tam żadnych tablic ostrzegających, że się odbywają polowania, przynajmniej w moim rejonie. Próbowałem już tam dociec, dlaczego. Jedni odsyłają kina do lasów państwowych, lasy państwowe gdzieś tam do łowiectwa i tak dalej, i tak dalej. Zresztą mieliśmy ostatnio przypadek, że taki... Tak, to może już, panie Janie, może to, już... Okay. No, ja się rozłączam, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za temat. Dziękujemy także i my pozdrawiamy. Panie kierowniku, bardzo proszę. Ja akurat nie jestem myśliwym, ale z myśliwymi dużo tutaj współpracuję i mam dużo różnego rodzaju kontaktów w terenie. I dużo rad jestem, co powiedział słuchacz z Rudolszczyzny, ale część tych przypadków to oczywiście normalnie szanujących się kołach. Jest to po prostu nawet niezgodna z przepisami. Zresztą pan Jan, tak? Tak. Mówił, wspomniał tutaj o tym wpisywaniu się. To jest oczywiście we wszystkich normalnych kołach. Jest to przestrzegane i myśliwi mają swoje punkty. Najczęściej są to na terenach leśniczówek, w innych miejscach, gdzie są te deszczy wejść. Przyjeżdżający myśliwy się wpisuje i kolejny powinien się też napisać, albo jeśli zobaczy, że to miejsce jest już zajęte i jedzie w inne. Także organizacja myśliwska PPPL jest bardzo dużą organizacją. Niestety trafiają tam różne osoby, oprócz bardzo wielu etycznych myśliwych, którzy przestrzegają zasad i prawa łowieckiego, i prawa ochrony przyrody. Jest wiele osób, które po prostu nie powinny być. Nie jest to takie proste z tym doborem, ponieważ wiele tych cech ujawnia się dopiero później. No i niestety przez takie właśnie występki osób, które po prostu naruszają prawo, jest to wtedy, kiedy strzela się zwierzynę nie na tym terenie, gdzie myśliwy może, nie w tym terminie, w którym może, czy nie to, co powinien, to już jest wtedy przestępstwo, tak? To już nie jest wtedy myśliwy, tylko jest to kłusownik. Wiem, że członkowie PDPU, organizacje łowieckie walczą z tym. Nie jest to no, aż takie łatwe do zwalczenia. Natomiast jeśli chodzi tu o zająca, no tak jak pan mówił, nie można tego wrzucać też do jednego worka, ponieważ no, na przykład na Warmii i Mazurach zając jest gatunkiem bardzo, bardzo rzadkim. I tutaj na pewno w naszym regionie nie przyczynili się do tego myśliwi, do tego spadku liczebności. To są po prostu niekorzystne zmiany w środowisku, przede wszystkim powstawanie wielkich monokultur kukurydzą, rzepami, tu u nas już od bardzo, bardzo dawna, likwidacja miejsc, zadrzewień, mozaiki tej, która jeszcze się zachowała w wielu miejscach w Polsce centralnej i południowej, tu w Polsce północnej już dawno jej nie ma, albo przetrwała w nielicznych miejscach. I tu po prostu dla takich gatunków jak właśnie zając, kropatwa, kilka gatunków innych polnych, chociażby czajka, po prostu już nie ma miejsca. I ostatnia kwestia, sprawa liczebności zwierzyny. No, myślę, że to takie indywidualne odczucia są nas, ponieważ w naszej okolicy gdzieś, gdzie intensywnie działają właśnie myśliwi, coś takiego może być, ale generalnie dane liczebności zwierzyny bardzo wzrosły pomimo dość intensywnego strzału, a to najlepszym przykładem tego jest to wszystko, co wiąże się z dzikiem. Okazało się, że te wszystkie oceny były mocno do tej pory zaniżone. No, zwierzyna też się zmienia, przyja temu i właśnie dla części dużych statków, takich jak na przykład zwierzyna głowa, czy chociażby dzik, te właśnie zmiany w rolnictwie bardzo, bardzo sprzyjają. Stąd też zwiększone liczebności. To oczywiście to też podlega silnym zmianom. Dodatkowo mamy, jeśli chodzi o dzika, problem z pomorem świń, tak zwanym ASF-em. Też jako przyrodnik martwię się, że mocne ograniczanie liczebności dzika może mieć niekorzystny wpływ na przykład na populację drapieżników, które żyją w naszych lasach, które musimy chronić w ramach sieci Natura 2000. Często takich gatunków jak na przykład
i wschodniej Polski i wschodnich Karpat, dziś spotykane są w całej Polsce, łącznie z Polską zachodnią, centralną. Także no, musimy tu patrzeć na to przez pewien pryzmat takich sobie subiektywnych odczuć, a generalnie jeśli chodzi o liczebność zwierzyny, nie jest źle. No, jest parę gatunków, które jest naprawdę źle, to uważam, do tych właśnie należy, jeśli chodzi o drapieżniki, to jest ryś, którego żmudne odbudowywanie populacji właśnie tu w Polsce wschodniej trwa. W południowej to jest żbik, który nie wiem, czy w naszym kraju przetrwa przez kojarzenie się też z kotami domowymi, które są wszędzie. Generalnie źle jest z wszystkimi gatunkami ptaków wodno-błotnych z uwagi na meliorację, intensyfikację działalności rolniczej, która jest następstwem naszej akcesji do Unii Europejskiej, no ale tak jest jednak rozwoju cywilizacyjnego i pewnie tego się nie uda zmienić. Natomiast lokalnie prowadzi się bardzo dużo różnego rodzaju działań ochronnych, które mają poszczególne gatunki pomagać i ratować, a przynajmniej tam populacji utrzymać na poziomie chociażby takim, żeby się to nie zmniejszało, jeśli nie wzrasta. Bardzo dziękuję. Dzisiejsze nasze spotkanie dobiega końca. Pozdrawiam Pana bardzo gorąco. Dobrego dnia życzę. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję. Temat naszej audycji dzisiejszej, Polska Czerwona Księga Zwierząt,